Kontestacja. Startujemy kontestację. Witam, Kamil Cebulski z tej strony. Jestem w Afryce Zambii, siedzimy sobie tutaj na przedszkolu, godzina pierwsza w nocy, wróciliśmy z piwka i sobie tak siedzimy z Andrzejem. Z dużego piwka. No nie takie duże piwko, bo tu są takie puszki 0,33. No ale tych puszek więcej, jak przemnożymy, to będzie dużo. Ale cicho, o tym nie muszą wiedzieć wszyscy. Tak sobie siedzimy z Andrzejem. Afrykańska tajemnica. Afrykańska, tak. Co się dzieje w Afryce, zostaje w Afryce. Jak to bywa. Często w każdym większym mieście, gdzie się imprezuje, ale tak młodzież się tam bawi, troszeczkę integruje, a my sobie tak odeszliśmy trochę na bok, żeby podpytać. Andrzeju, powiedz ty nam, drogi, czym ty się zajmujesz w ogóle? No, ja jestem takim człowiekiem renesansowym, to znaczy zajmuję się wszystkim i niczym. Znaczy to ja to tak politycy, tak? Tak jak politycy mniej więcej, tylko mądrzej. Należysz do jakiejś partii? Nie, w życiu. Kiedyś próbowałem, ale to było tak dawno, że już nie pamiętam. Okej. Okay. Co nie znaczy, że nie mam swoich poglądów politycznych. No oczywiście głosowałeś na Rakłem. Na nic nie głosuję. Na nic nie głosujesz? Dlaczego nie głosujesz na nic? No bo takiej możliwości nie mam. Może gdybym miał, to bym na coś głosował. Kiedy byłaby możliwość, to może bym głosował. Czyli co? Mieszkam w Norwegii po prostu, nie zawsze jest tam dostęp do jakichś polskich ośrodków, gdzie można tam się, nie wiem, no zagłosować na przykład. I no te sprawy są utrudnione. No zajmuję się, pracuję na kontraktach po prostu. Jak tam się trafi, raz fizycznie, raz inaczej. No i po takim kontrakcie zawsze sobie gdzieś wyjeżdżam. Czyli tak pół roku pracuję, pół roku jeżdżę po świecie. No i teraz właśnie przyjechałem z Kamilem do Afryki. Co sobie chwalę? Czyli poczekaj, bo sobie no robisz w takich krajach socjalistycznych, gdzie płacą dobrze, zarobisz przez pół roku i potem sobie podróżujesz, a z tego, co wcześniej rozmawialiśmy, to ty mieszkałeś chyba po pół roku i to w każdym kraju świata, takie miałem wrażenie. No nie, no w każdym nie, ale... No poczekaj, miałeś dziewczynę z islamkę, może w Tajlandii... Może nie o dziewczynach. No to miałeś chłopaków. O właśnie, miałem kolegów, tak powiedzmy. Okej, okay, ale może po kolei, no bo z Polski jesteś. No jestem z Polski. To dlaczego? W Polsce i wychowałem się w Polsce i czuję się Polakiem, co jest istotne u mnie, bo już 30 lat poza Polską mieszkam, a jednak nigdy nie starałem się o jakieś... 30 lat poza Polską, czyli kiedy wyjechałeś? No w 80-tych latach, w czasach intensywnego niedorozwoju. Ale dlaczego wyjechałeś? To stan wojenny? No to takie różne przyczyny, ale wydaje mi się, że tak, wtedy to były przyczyny polityczne, ale generalnie to wydaje mi się, że chciałem się chyba sprawdzić, spróbować coś nowego, byłem otwarty na świat, dużo energii miałem, chyba to tak było, nie? Tak. Czyli zarobić kasę? Też, ale to nie było najistotniejsze, naprawdę, więcej przygoda niż robienie kasy. I to były takie wyjazdy tymczasowe, tak? To był wyjazd na emigrację, pojechałem sobie do Grecji, przebywałem tam 6 lat, i w sumie raz przyjechałem do Polski po chyba 4 latach pobytu. Na krótko. Myślałem, że sobie skrzynkę wódki kupię i się upiję, jak to wszystko zobaczyłem. Naszą demokrację, która się właśnie rodziła. No jeszcze wtedy wierzyłem w demokrację, muszę się przyznać. Przepraszam, że taki głupi byłem. No wiesz, no każdy z nas kiedyś wierzył w świętego Mikołaja, no więc no ja nie byłbym do tej pory wierzą, prawda? Większość chyba wierzy, tylko inaczej nazywają tego świętego Mikołaja. Kaczyński czy jakoś tak? No różni, te Mikołajowie. Tak. No ale co, Grecja i tak co, przyjechałeś do Polski? Przyjechałem sobie do Polski, spróbowałem jakieś parę interesów. Coś tam wyszło, coś nie wyszło, no tam nie ma o czym mówić, bo to było dawno, zupełnie inne czasy. I zdecydowałem, że chyba znowu trzeba gdzieś pojechać. No to pojechałem do Niemiec, przesiedziałem tam ze 2 lata. Znowu wróciłem sobie do Polski, też może z pół roku, może trochę więcej. I znowu gdzieś tam mi jakaś myśl zaświtała, że jednak trzeba wyjechać. I chyba mnie bardziej nosiło, nie chodziło mi o to, żeby tam, nie wiem, ustatkować się, zarobić. Nie, nic z tych rzeczy. Jakoś tak bardziej mnie ciągnęło, żeby wyjeżdżać. No i sobie pojechałem do Niemiec, do Anglii, w Izraelu, no w różnych państwach. I tak wszędzie sobie pomieszkiwałem. No i w pewnym momencie życia, jakoś tak mi się tam już prywatnie, no nie będę o tym mówił,
nie poukładało. No kobiety też są. No, widzę, dosyć że... ważnym elementem życia tak, każdego tak, mężczyzny. Tak, tak. Kamil, widzę, potrafisz przeniknąć jak mężczyzna myśli. No i mówię, i pojadę sobie do takiego kraju, w którym będę miał święty spokój. Wybrałem Norwegię, no nie wiedziałem, że jest tak bardzo socjalistyczna. Nie wiedziałem tego. Się okazało, że tak, ale... No, nie powiem, że mi to specjalnie doskwierało, no bo tam, ja wiem, no, o pieniądze po prostu były, nie? Już wtedy w ten sposób myślałem. No i tak siedzę w tej Norwegii, ale że już jakiś czas siedzę, no to sobie mogę pozwolić na to, że mogę stamtąd uciekać, z tego socjalizmu, bo właśnie to już mi zaczęło dokuczać. Nie? No właśnie. Teraz mi dokucza socjalizm. No właśnie, czyli... Powiedziałbym wręcz czasami mnie to brzydzi. Co, a znaczy co, że Arabów dużo? Nie, tam Arabów. No takie te wpływy tego państwa, ta inwigilacja powszechna. No, no nie każdy to odczuwa, niektórzy ludzie to lubią, nie, żeby za nich wszystko robić. No taki brak odpowiedzialności, nie? No ja raczej się staram tak, wiesz, no samemu coś bardziej kreatywnym takim być, nie? No jeszcze mam trochę tej energii, chociaż już lat trochę mam, ale energii mi nie, jak to się mówi? No nie brakuje. Nie jeden tutaj młody by ci pozazdrościł. No ale słuchaj, Szwecja... No, tak. No. Szwecja, Norwegia, sorry. Norwegia, fajny kraj, no ale wiesz co, no siedzimy sobie, kurna, w Afryce, pośrodku niczego, w miejscu, gdzie najbliższe ujęcie prądu jest działające, jest 30 kilometrów. I przyjechaliśmy na koniec świata. Dlaczego w ogóle się tutaj wybrałeś? No z ciekawości. A byłeś już w tej części Afryki? No w tej nie, ale byłem w Kenii. To jakieś, ja wiem, 1500 kilometrów, to nie, mniej chyba z 1000. Nie? Tak będzie gdzieś. Okej, okay, i jak wrażenia? No powiem ci, że tutaj bardziej, bo tam byłem bardziej turystycznie, tutaj jestem no nie powiem, że biznesowo, nie? No bo to by było może za, ale... No ale jak? A poczekaj, że tu kontrakt możesz jakiś złapać. No, było trochę tych Polaków tutaj, którzy prowadzą biznesy, opowiadali jak się podorabiali, jak tu jest łatwo się dorobić, będąc inteligentnym, czyli no nie chcę powiedzieć białym, ale do tego bardzo często to się sprowadza. No to może tutaj dorwij jakiś kontrakt i może lepiej zarobisz niż w Norwegii? No przypuszczam, że lepiej. Z tego co słyszałem i widziałem, a no nie, no, nie mam oczywiście tej pewności, ale tak... Na mój taki nos doświadczonego już, no bo chyba mogę tak za takiego się uważać w tych sprawach człowieka, no to raczej chyba bym tutaj lepiej zarobił jak w Norwegii. Oczywiście robiąc jakieś interesy, nie pracując, bo tam można sobie pracować i mieć wszystko gdzieś, nie? Ale ja nie chcę mieć wszystkiego gdzieś. No właśnie. Czyli kto wie? Czyli mogą być z tego dzieci jeszcze, mogą być z tego jakieś dzieci. Nawet dzieci też. Zresztą to jest dzieci, to bardzo dobra inwestycja, nie każdy to wie, no w Europie tego w ogóle nie wiedzą. A powiedz mi... Państwo za nich, wiesz, ubezpieczenia im robi i tak dalej, ludzie nie czują tego, że powinni mieć dzieci po to, żeby te dzieci na nich tam, powiedzmy, utrzymywały ich, kiedy będą starzy, tak? Ludzie woleli scedować to na państwo i państwo, rząd ma za nich to zrobić, nie? Czyli dać emerytury, najpierw je ograbić, później im to oddać. Ich wybór, nie? A... Dzieci to są dzieci, dzieci są twoje. Jak sobie te dzieci wychowasz, tak będziesz miał. Też mi się tak wydaje, dlatego staram się chować dobrze. Ale wyjdzie jak zawsze, podejrzewam. No dobrze, siedzimy sobie już tutaj kilka dni w Afryce, jakoś postrzeganie tej Afryki ci się trochę zmieniło? Uważałeś, że inaczej jest, a jest inaczej? Ewentualnie jak duże to były różnice? Nie, no trochę mnie zaskoczyło. Nie powiem, że dużo mnie zaskoczyło, ale zaskoczyło mnie. No zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że można tu robić interes, że można dobry interes tu robić. To mnie zaskoczyło i że jest wielu ludzi, bo to jest dowodem na to, co mówię teraz, że te interesy rzeczywiście robią. Rzeczywiście robią. I poznaliśmy tutaj paru takich ludzi. No nie wiem, to tam już może kto inny lepiej opowie o tym, nie? Ale rzeczywiście to mnie zaskoczyło. No zaskoczyło mi to, że ludzie miejscowi też kiedyś taki, no byłem troszeczkę tak zawsze dalej, z rezerwą pewno się zachowałem, a tu widzę, że oni są bardzo przyjaźni, dobrze nastawieni, nie ma jakiegoś takiego podejścia, że biały to jest bankomatem,
No nie, może trochę jest, nie? Trochę może nie, nie aż tak, ale no poznałem takich ludzi, którzy no nie chcieli ode mnie koniecznie jakieś interesów ze mną robić, czy wyłudzić pieniądze, nie? Nie, akurat na jakimś tam poziomie ludzi. A nawet muszę powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy spotkanie z przesympatyczną kobietą o imieniu Helen, która no zapieprzała jako kelnerka, jako kucharka, jako sprzątaczka, ale gdzieś tam zaczęła handlować kosmetykami, ściągnęła z RPA karton, potem 4, potem 8, potem z Tanzanii 12, 20, 40, a dzisiaj, jak z nią rozmawiałem, to na przykład w zeszłym miesiącu pojechała do Chin, zamówiła 3 kontenery i mówi, że to bardzo słabo, bo jeszcze w zeszłym roku ściągała 12-16 kontenerów miesięcznie różnych materiałów budowlanych i wybudowała 22 domy, które na wynajem przeznacza i buduje w zasadzie co miesiąc jeden dom na wynajem. Co ciekawe, i jest warta, no spokojnie, z 4-5 milionów dolarów dziewczyna z Kampau, ze slumsów, z największego dziadostwa, jakie można sobie wyobrazić. Bez specjalnych fakultetów ekonomicznych i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, zrobiła to w bardzo krótkim, no relatywnie krótkim czasie. Nie wiem, czy ktokolwiek w Europie byłby w stanie... Nie, no pewnie by się też znalazło, nie? Ale rzeczywiście tutaj to jest możliwe. W Europie jest trudniej. A z takich statystyk, to tu Helen nam powiedziała, że wydaje średnio na taki dom mieszkalny X pieniędzy, a wynajem, czynszu za wynajem ma Y, prawda? I mniej więcej 4,5 roku zajmuje jej to, żeby pieniądze z tego najmu zwróciły jej koszty budowy, tak? Czyli taki współczynnik, kiedy nam się zwróci. To jest bardzo, 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 bardzo szybko. Może nawet i z 8 razy więcej niż, szybciej niż w Polsce. No jak nie lepiej, nie? No rzeczywiście w ciągu 4 lat, żeby się taka inwestycja duża zwróciła, to jest no, w Polsce nie do pomyślenia. Gdziekolwiek w Europie to jest nie do pomyślenia. To musiałby być jakiś, nie wiem, złoty strzał. A tutaj jednak się okazuje, co jest to normalne. Zresztą Bogdan, nie wiem, czy sobie przypominasz, tutaj też opowiadał sytuację, że w sumie za parę tysięcy dolarów można zbudować dom i później go sprzedawać no, powiedzmy tam zysk mnożąc razy 2, tak? Czy znaczy wartość pracy włożonej i materiałów i tak dalej, gdy go sprzedajesz, no, podwoić pieniądze, które włożyłeś. Okej, jasna sprawa, ale no tak sobie podróżujesz po tym świecie i takie pytanie w sumie takie trochę no proste, dlaczego akurat z nami tu przyjechałeś, a nie sobie po prostu wsiadłeś w samolot i sobie przyjechałeś tak sam no nie wiem, zobaczyć te słonie czy cokolwiek? No często tak robię, że wsiadam w samolot i jadę sobie oglądać te słonie czy coś tam. Znaczy bardziej to nie interesuje mnie tyle słonie, co jak żyją ludzie, jak się tu buduje. O tak, zresztą to takie zboczenie trochę zawodowe. Jak się buduje, bo tam budowlańcem jestem. Tak? A buduje się, słuchajcie, dzisiaj byliśmy w tych domach Helen i to... Jakie, to jest takie symptomatyczne tutaj, że wyobraźcie sobie łazienkę, gdzie są kafelki i trzeba gniazdko zamontować do tych kafelek, tak? No to normalnie się wycie taką małą, okrągłą dziurkę w płytce, tam gdzie puszka ma być i się przyczepia całe gniazdko. Nie, tutaj to robili inaczej na początku. Przystawili całe gniazdko do płytki, ołówkiem odrysowali całe gniazdko, wycięli tą dziurę i się potem dziwią, że całe gniazdko wchodzi w tą dziurę. Tak. No zresztą to jest ciekawe, że tutaj tak bardzo fachowców brakuje. I rzeczywiście, tych ludzi tutaj podszkolić troszeczkę, nie wiem, czy oni są zdolni do tego, ale myślę, że tak, bo to każdy człowiek jest chyba zdolny i ta gospodarka inaczej by funkcjonowała. Ktoś by się musiał za to wziąć. Jacek tutaj na przykład bardzo dużą robotę robi, no ale no akurat nie w tej branży, nie w budownictwie, chociaż też buduje przecież i też tu wiele zrobił, nie? No ale to, co my robimy, no to umówmy się, no jest mała skala jakaś tam, wiesz, jeden Jacek, jedna drobna szkoła w jakimś tam małym 17-tysięcznym kampaundzie, tak? A no, się pytałeś, dlaczego Asbiro? Tak, no słuchaj, no, każdy jest interesowny i chciałbym trochę puścić w świat, dlaczego tutaj ludzie się decydują z nami jechać, gdzie jest ta wartość? Ja powiem wprost, znowu dla idei, bo przecież jesteśmy wolnorynkowcami, tak? No, tak mi się wydaje. No, ty tolerujesz tą Norwegię, więc ja do końca to nie wiem. Ale zawsze uciekam, słuchaj. Zawsze uciekam, nie? Zresztą, wiesz, człowiek w moim wieku też się zachowuje trochę inny sposób.
W jakim? Bo ja nie jestem w twoim wieku, więc nie wiem. Nie, no właśnie, no ja już jestem trochę tak z górki, nie? To już mówię, co będzie, to będzie, par cholera już ten socjalizm. Ale ci młodzi ludzie, no to mi ich żal po prostu, nie? Bo mi ich żal, że w tym socjalizmie tkwią i są tak ogłupieni tym wszystkim. A dlaczego? No bo mówię tak, no jeśli przyjedziemy tutaj za zbiro, no to się czegoś rzeczywiście dowiemy mądrego, czegoś takiego, co, no, czego nie dowiemy się w Europie, dajmy na to, nie? Nie zobaczymy. Zresztą podobnie tylko w Afryce, bo podobnie w Azji, czy pojedziesz do Tajlandii, do Chin, no to tam jest też wolny rynek. Też nie ma tam... Wolniejszy jest. Wolniejszy, o, wolniejszy, tak, słusznie, nie? Bo to już takiego idealnego to nie znajdziemy. No ale do ideału będziemy jakoś tam dążyć. A ty, czy ty czasami nie miałeś knajpy w Tajlandii? No mam właściwie. Ciągle? No tak, tylko że już tam nie byłem z pół roku, no. No jest, no jakoś się tak ostatnio nie interesuje tym, nie? No, no tak, po co się interesować w knajpami, w których się było zaangażowane? Tu też można założyć, nie? Że to są tak małe pieniądze właśnie, o co chodzi, że na założenie interesu tutaj to są rzeczywiście małe pieniądze potrzebne. No są jakieś potrzebne, nie? Ale to są niewspółmierne do tych, które potrzebujesz w Europie, żeby wydać. Często wydać, nie zainwestować, bo tutaj jednak się inwestuje, nie? Jeśli ten, to raczej to ten spodziewany efekt jest lepszy. Natomiast w Europie często jest tak, że się pieniądze wtapia. Nie? Zresztą ludzie, robiąc interesy gdzieś w Europie, no nie, zupełnie nie są w stanie przewidzieć, nie umieją tego, jakich to tam tych sanepidów, różnych urzędów skarbowych, takich innych, kontrolnych, strażaków. Tu tego po prostu nie ma. Tu tego nie ma. Tu trzeba założyć interes, ewentualnie płacić podatki. O. I tyle. Na przykład, tu ci mogę powiedzieć na przykładzie tego przedszkola, gdzie sobie teraz siedzimy w tym budynku. Jak myślisz, ile centymetrów wysokości miałby projekt i wszystkie dokumenty wymagane do zbudowania takiego samego budynku w Polsce na przykład, albo w Norwegii, bo ty w Norwegii bardziej. No nie potrafię w centymetrach powiedzieć, ale przypuszczam, że 10 razy większy. No to się chyba pomyliłeś, bo tutaj mieliśmy tylko jedną kartkę w formacie A3, żeby tutaj lokalni mogli przeczytać bez okularów, z rozrysowanymi po prostu ścianami, gdzie mają być ściany. 10 razy większe, a pomyliłem się jeszcze 10-krotnie. albo jeszcze lepiej, bo lepiej, no. Kiedy no, żona budowała nasz dom, no to... Książka po prostu. Ale na pierwszej stronie zgadnij, co było na... Otwierasz, wiesz, no to tam jest plan, projekt i tak dalej, no to co było na drugiej stronie. Spróbuj zgadnąć, co było. No nie mam pojęcia. Spis treści? Świadectwo ukończenia szkoły architekta. Że potwierdzenie jego zdolności, więc wiem gdzie on się uczył. Tak, jakaś tam biurokratyczna historyjka, nie? No i... A co ciekawe, niby Afryka taki kraj trzeciego świata, a projekt tego budynku jest zrobiony przez Polaka. Pewnie nie architekta. Ale no takiego, co się dopiero uczy, tam tę praktykę odrabia, żeby gdzieś tam kiedyś zostać chłopak, architektem, chłopak ale żadnej licencji, żadnego niczego. Tak, chłopak zaprojektował, to wszystko stoi, funkcjonuje, ludzie przychodzą, wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni, kosztów jakichś specjalnych nie ma i właśnie tak powinno to wyglądać. A jeszcze ci mogę powiedzieć, że to, co ludzie rozumują jako pozwolenie na budowę, to dostaliśmy, jak już szkoła była wybudowana. Czyli ona już funkcjonowała, tak? Tak, bo tutaj nie ma pozwolenia na budowę, tylko musisz się zgłosić że zbudowane. Z projektem budynku, że zbudowane, żeby to jakoś opodatkować. No proszę. No. Czyli no musisz mieć na kartce napisane, ile masz metrów kwadratowych na działalność mieszkalną, ile na działalność taką, ile na działalność taką. No, jest jeszcze lepiej niż przed chwilą myślałem. A ten projekt to był tylko do naszej wiedzy, no żebyśmy no wiedzieli, ile metrów i tak dalej. No, przecież to nie interesowało, co wy tam tutaj będziecie robić, nie? Dokładnie, nic nikogo nie interesowało. No, ma być spłacony podatek jakiś tam, nie? Ustalony i tyle. Znaczy akurat tutaj jest, własność tego jest parafii, tak? Więc a parafie z religijne są zwolnione. No, tak. Ale wiesz, to też jest jakieś tam nasze ryzyko, które teraz będziemy chcieli jakoś unormować, ponieważ no jak to różnie z księżami bywa, tak? Góra da odwołanie, że masz teraz być proboszczem na innej parafii, tak? No to przestaniemy mieć wpływ tutaj.
na szkołę, więc ta szkoła się będzie przekształcać teraz właśnie w jakąś formę spółki czy fundacji, która będzie prowadzić szkołę, w której oczywiście parafia będzie miała dużo do powiedzenia, ale nie ostatnie słowo, tak? I będziemy wynajmować te budynki na bardzo, bardzo długim okresem, żeby nas tak nagle nie wywalili. Gdyby nagle postanowili Jacka odwołać i dać tutaj jakiegoś lewaka, no bo nie oszukujmy się, cała masa księży jest, no to jest lewacka organizacja głównie. No może nie aż tak, no ale cała masa rzeczywiście lewicowo podchodzi do tego i to bardzo tak lewicowo, nie? No, ale tutaj tak, z tej szkoły będzie robiony biznes i właśnie o to chodzi, nie? Bo to nie jest tak, żeby wszystko ludziom dać, tylko im po prostu pokazać, że można interes na tym też zrobić. Wykorzystać też i umiejętności, żeby i oni sami sobie ten interes robili, nie? No na tym to przede wszystkim polega. Wiesz co, no przede wszystkim no zrobić takie warunki w edukacji, które nie zaburzą rozwoju mózgu, bo takie trochę siedzę w tym temacie, od kilku lat się interesuję. Znaczy, wyobraź sobie, mamy takie dziecko, nie? Taki roczek, dwa, i jeżeli ono na przykład nie je regularnie, tam co 2-3 godziny, tylko na przykład matka się spije i nie nakarmi przez 10 godzin, no to dziecko rośnie w stresie, wydziela się kortyzol, hormon stresu, albo dziecko, które nie jest pewne, czy ojciec mu wpierdoli, czy nie. Dzisiaj, tak? Więc to jest taki ciągły, notoryczny stres, czyli poziom kortyzolu stały, wysoki. A podczas wzrostu dziecka co to powoduje? To powoduje na przykład to, że kończyny się słabiej rozwijają. To powoduje, że inaczej inne części mózgu rozwijają się w innym tempie. Szybciej się rozwija część, która jest odpowiada za bycie dorosłym i zdolność reprodukcyjną, czyli a słabiej rozwija się ta zdolność intelektualna, tak, która wymaga dobrego środowiska, takiej pewności, przyjazności środowiskowej. Braku stresu, między innymi, to jest oczywiście jeden z dziesiątek czynników, o których wiemy, jak co wpływa. A tutaj na przykład wyobraź sobie taką sytuację, 3 lata temu chodziliśmy tutaj do Lindy z hotelu 20 minut piechotą, żeby budować, tak? Przed nami idzie murzynka z dzieckiem takim rocznym na plecach w chuście zawiniętym i to dziecko spało, albo prawie spało. I nagle zaczęło się tak przeciągać, no i tak zaczęło nie płakać, tylko tak wydawać jakieś takie. Murzynka wzięła ręką, pieprznęła go w głowę i już dziecko przestało płakać. Wiesz, to było takie... Wiesz, tu jest przemoc w rodzinie, to jest na porządku dziennym, można by powiedzieć. Nie, no trudno to mówić o przemocy, no taki sposób po prostu wychowania, nie? To nikt się nie znęca dlatego, żeby się znęcać, no bo z tą przemocą, no to jest tak, wiesz, no też chodzi o intencje pewne, nie? Jeśli się dziecku klapa przyleje, to pewnie rodzic nie myśli o tym, żeby wyżyć się na nim czy coś takiego, no tylko to taki instynkt, no ale to też instynkt jest... dobry, taki wypracowany, powiedziałbym, nie? No po to, żeby temu dzieciakowi lepiej było. No, ale jednak tej przemocy jest więcej niż w krajach naszych. Wiesz, ja nie mówię, żeby od razu zakazywać klapsów i tak dalej, bo to powinna być wolność. Ale słuchaj, jest dużo takich czynników, gdzie po prostu możemy zrobić z człowieka większego głupka tylko poprzez to, że zaburzamy w pewien sposób jego rozwój. I sądzisz, że to przez to, że taka niby przemoc jest, to oni są co, mniej rozwinięci? To oczywiście jeden z wielu czynników. Na przykład kolejnym czynnikiem jest ilość kontaktów, ilość ludzi, z jakimi mamy do czynienia. Zauważ, że kiedy wprowadzono powszechny system edukacji, to dzieci przez 6 lat teraz spędzają 8 godzin dziennie z tymi samymi 20 osobami. Tak? Na przykład szkoły Montessori, one są zbudowane tak, że jest jedna wielka klasa i są dzieci od 1 do 3. Że jest więcej osób. 1 do 3 się uczą w jednej klasie, tak? Czyli im więcej poznajesz ludzi, jest bardzo silna korelacja. Im więcej znasz ludzi, im łatwiej nawiązujesz kontakty, nie zamykasz się na innych, tym jesteś inteligentniejszy.
Nie, no nie znam się na tym, ale rzeczywiście to jest zupełnie logiczne, nie? No tak, tak, tak. I wiesz, i taki jest ten cel, bo wiesz, to że, no nie wiem, nauczymy dziecko czytać, pisać, liczyć, dodawać i odejmować, tak? No to każda szkoła uczy, tylko wiesz, nie... Cechy wykształcić w dziecku, ukształtować je jakoś, nie? Na przykład... Na przykład oduczyć tego spóźniania tutejszego notorycznego. No tak, no to jest podstawa. Zresztą to nie tylko tutaj, bo ja widzę, że w socjalistycznych krajach też tak jest, że mówi się o jakiejś rzetelności. A zgodziłbyś się z tym, że istnieje pewien związek między, że tak powiem, tolerancją na spóźnialstwo, a poziomem bogactwa? Oczywiście. Oczywiście, że tak. A sądzisz, że nie? No ja też uważam właśnie, że tak. Nie jestem pewny przyczyny i skutku, czy na przykład, czy niespóźnianie się wpływa na poziom bogactwa, czy bogactwo wpływa na niespóźnianie się, ale raczej byłbym za tym pierwszym, że bycie poważnym i się niespóźnianie wpływa na to, że jesteś bogaty. Tak samo... Ale ja dlaczego podałem przykład Norwegii? To jest taka sytuacja, że oni już są na pewnym poziomie bogactwa i oni teraz się... no, jak to, zlewaczeją, tak? Oni teraz zlewaczeją, oni teraz są nieodpowiedzialni, teraz się zaczynają spóźniać. Po prostu teraz się robią leniwi. A może arabieją? Może arabieją, nie. No, więc, ale to nie jest tak, że to bogactwo będą mieli wiecznie, bo oni już teraz zaczynają przegrywać. W ogóle Europa zaczyna przegrywać. Europa nie jest rozwojowa. Ona umiera. Nie tylko demograficznie. Ona też umiera mentalnie. To już nie jest ta cywilizacja, którą widzieliśmy tam 50 lat temu jeszcze, nie? Nie mówiąc. No, kto widział, to widział. No, dobrze. Ja znam tylko z opowiadania, że... Nie, no dobrze. Bez złośliwości. A dzisiaj faceta widzieliśmy, który ile? 90 lat ma? Jak to było z tą historią? Tak. 72 lata miał, gościa wyrzucili z policji, że on... Ty nie byłeś na tym wykładzie, nie? Pod koniec, okej. Okay. Słuchajcie, był tu człowiek, tutaj w Lindzie, były autobusy, no takie no autobusy, jak chciałeś gdzieś jechać, taka publiczna, tylko... w wolnym kraju jesteśmy, tutaj mandatu nie dostaniemy. I słuchajcie, były te autobusy, no ale sobie tam prowadził dwa, trzy autobusy. On był byłym policjantem, potem pracował w ochronie i w wieku 72 lat, murzyn, tutaj, gdzie to się nie zdarza, żeby mieć w ogóle taki wiek, wpadł na pomysł, żeby... Średnia życia jest krótsza, nie? No mediana jest 17 lat, więc bez przesady, tak? I wpadł na taki pomysł w momencie, kiedy jego syn... nie zdążył na egzamin na jakiejś uczelni, ponieważ autobus, który miał tam jechać, nie był pełny, ponieważ tutaj istniał tylko i wyłącznie taki model autobusów miejskich, że autobus czekał na przystanku, dopóki nie zbierze się pełny autobus. Bo jak jest pół autobusu, to im się nie opłacało jechać. Tak? Czyli po prostu ten czas, który był, ta niepewność i czas spędzony na czekaniu grupy pasażerów był więcej warty, mniej warty niż to paliwo, tak? A on wpadł na taki pomysł, jak to może być, że idziesz na przystanek i nie wiesz, kiedy ten autobus odjedzie za 5 minut, za 10, czy za godzinę, czy za 2. I on wpadł na pomysł, żeby wprowadzić rozkład jazdy. Taka prosta rzecz. Banalna. Czyli ktoś, że tak powiem, nie dojrzał momentu, kiedy ta wartość tych pasażerów, którzy czekają, stała się większa niż cena tego biletu, czy który byłby droższy, gdyby autobus był tylko w połowie pełny. I on zrobił, że wprowadził linie autobusowe tutaj. Że ta linia jest o 7, 8, 9, 10 odjeżdża autobus. A z innego przystanka 7.43, 8.40 czy 9.43. I słuchajcie, w kilka lat już ma 60 autobusów i to wszystko śmiga do przodu. I słuchajcie, człowiek odszedł z pracy policji w 93 roku, miał 72 lata. Teraz ma z 90 pewnie. Teraz ma z 91, 92 i prowadzi tutaj biznes w Lindzie. Zaczął w wieku... no nie wiem, 80 kilku lat. Tak. I zupełnie energiczny człowiek, zupełnie jeszcze mu się chce. Otwarty na nowe pomysły, tutaj budamy chyba taki pomysł. I też nie Zambijczyk. On tu w 50 którymś roku przeemigrował, ale nie usłyszałem z jakiego kraju.
No ale tu skądś w każdym razie? No podejrzewam, że z jakiejś tam... Wygląda na Afrykanina, tak? No zdecydowanie, zdecydowanie. Z urody to ja bym powiedział, że Zimbabwe. No, zwróć bo tak... Kamil uwagę na to, jak mu powiedziałeś o tym necie, że tam w Polsce w jakimś w polskim busie, tak? Tak, bo porównałem to do polskiego busa, który zdobył nasz rynek tak samo jak on zdobył tu rynek stolicy Zambii, pomysłem, że dać gniazdko ludziom. Gniazdko do prądu, bo internet to może już każdy ma w smartfonie, ale gniazdko! Tak, i ludzie mogą sobie włączyć, naładować, nie wiem, tam telefon czy komputer i normalnie z tego korzystać. I teraz jak ty mu to powiedziałeś, to on dziękuję ci za ten pomysł i tego nawet tak nie wiadomo, czy on to zrobi, czy nie. W każdym razie złapał, czy jest u niego ta energia, nie? Że jeszcze coś może chciałby. Wiesz, to trochę to doprecyzuję, bo on nie do końca to złapał, bo on powiedział, że w tych nowszych autobusach on już ma gniazdka. Ja zasugerowałem, żeby wstawił też internet, ale on mówi, ale tu nikt nie będzie używał internetu w autobusie, przecież to są biedni ludzie, którzy no... Ale wiesz co, to ciekawe. Nie stać by ich było na wykupienie tam iluś tam tych kilobajtów, czy jakiegoś dodatkowego biletu, bo tu tutaj drogi transfer jest. A ja mu mówię, nie to jest celem. Celem jest to, że jak wydasz $200 i kupisz, czy może 500, żeby kupić te 60 routerów, to każda gazeta w Lusace napisze, że w Lusace autobusy miejskie każdy ma dostęp do internetu i można naładować laptopa. I to podchwycił. Mało tego, Noemi, która tu przy mnie siedziała, zwróciła na to samą uwagę. Też mówi, że cena, ale mówi dobra reklama. Ta dziewczyna, nie? Ona mówi dobra reklama, czyli sama zauważyła ten cel. Dokładnie, czyli... Czyli mają pomysły. To nie jest tak, że ludzie nie myślą, nie? No niektórzy myślą, niektórzy nie myślą. To prawda, no myśli ponoć tam, nie wiem, 5% czy ileś takich jest ludzi, którzy są bardziej kreatywni. No pewnie w tych cywilizowanych bardziej społeczeństwach, tych technicznych, bo jest ten procent większy, no tutaj jest pewnie mniejszy, ale też są ci ludzie, nie? I ta gospodarka może się na nich zbudować, bo to przecież będzie ta liczba ich rosła, nie? I wiesz, i tak taki lewak ci powie, że jak się urodziłeś w slumsach, to musisz umrzeć w slumsach, no ale... Nie, tak nie ma. Ale tutaj mamy przykład tego człowieka. No ileż jako policjant można zarobić? No, wielu takich ludzi. No ta sprzątaczka, o której mówiliśmy. Helen, tak. No wielu takich ludzi jest, oczywiście, nie? Jarek, który tu przyjechał, no nie, on nie przyjechał z niczym, nie? On tam dobrze do sikła się wbił w temat. No ale Jarek to Polak, Jarek to Polak biały i tak dalej, nie? Nie jest żadnym przykładem, tak, oczywiście. Nie? A Jarek jest człowiekiem, który tutaj prowadzi firmę ochroniarską. Wygląda jak pudzian, obtatuowany wszędzie. I teraz będzie reprezentował Zambię jako Zambijczyk, Polakiem jest oczywiście, w walkach w klatce. No ciekawa sytuacja, prawda? No. Ale słuchaj, nawet ta Helen, no, nawet z takich slumsów można się wybić. I wiesz, lewak ci powie, że slumsy w Afryce to tam trzeba, wiesz. Nie, tutaj jest mnóstwo historii ludzi, którzy od zupełnego zera, bo... Wiesz, ja uważałem, że z takich, że od zera coś osiągnąłem, ale jak spojrzę na tych ludzi tutaj w slumsach i sobie pomyślę, że w takich slumsach jest człowiek, który za 10 lat może być warty $5 milionów, to jak jest Helen mniej więcej warta. No, tak. I to nie są takie slumsy, że my sobie myślimy, że tu brud i tak dalej syf. Tu nie ma wody, tu nie ma prądu, tu praktycznie nie ma nic. Kanalizacji to już w ogóle nikt o tym nie myśli, nie? No bo ty chyba tutaj sam wodę założyłeś, tak, z Jackiem? No, staraliśmy się założyć wodę, ale rząd nie pozwolił. No nie, jest tam jakaś część tutaj ma przejść tę wodę, nie? No, tu widziałem tam krany, ten pobór, to jest dzięki wam tam zabrane. Nie, to całkiem inaczej wygląda. To jest połowa ludzi nie ma prądu tutaj, znaczy wody tutaj i muszą kupywać wodę w publicznej firmie, w rządowej firmie, która ma 4 krany i ten kran bo tutaj... Ta firma was przycięła. Tak, no bo jak im obroty spadły o połowę, jak my zaczęliśmy sprzedawać wodę. No jak to rząd ma nie zarobić, jak to sobie może prywatnie zrobić? No jednak socjaliści się wdziera, nie? No to nie jest socjalizm, no, tylko to jest biurokracja. Tak, no tak, ale wiesz, my... się tam zazębia jakoś. My zbudowaliśmy dużą studnię, chcieliśmy sprzedawać tutaj ludziom małe wodociągi zrobić, ale przyszła policja i mówi, nie, my tu zabieramy pompy, wszystko chcieli zabrać, trochę klienci nas obronili. Bunt był. No taki, bo tak, ale wiesz...
może gdyby to była prywatna firma, to może by z nimi gdzieś tam walczył w sądzie i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, no, to wszystko robimy jako parafia, tak? To nie ja tu inwestuję, to nie Jacek tu inwestuje, tylko jako parafia, tak? I to nie my decydujemy, co zrobić, tylko tutaj tutejsza parafia mają zgromadzenia parafialne, radę parafialną, oni podejmują decyzję. Tak, ale ty pieniądze jednak dajesz, nie? Ale oni podjęli decyzję, no z rządem to nie możemy, wiesz, za... Ale to już daje tutaj ludziom trochę do myślenia. Jak to? Rząd zakazał dostarczać nam wody? Co to za rząd? O co tu chodzi, nie? No już tak trochę mniej lewaczom. Mówię, tak, mówię. Bunt konsumenta to jest bardzo ważne, bo konsument jest najważniejszy w tym wszystkim. W ekonomii. Dokładnie. No dobrze, bo już rozmawiamy trochę, zbliża się druga w nocy. Licha ciągną przecież. Tak, musimy trochę odkazić, bo tu dużo bakterii. Więc co, Andrzeju, dzięki za rozmowę i co, mam nadzieję, że z nami się gdzieś jeszcze wybierzesz do różnych krajów. W Tajlandii się spotkamy, bo teraz uciekam do Tajlandii w końcu stycznia, będę jechał do Hongkongu i... Właśnie nie wiem, bo to jest około 15 lutego jest spotkanie, nie? Singapur, Tajlandia. Szczerze to ci nie powiem. www.asbiro.pl, tam sobie klikniecie wyjazdy. Mnie nie będzie w Tajlandii, wiesz? Nie, ja będę wtedy... Gdzie ja będę wtedy? W Meksyku będę wtedy. O, to też ładnie, nie? Też ładnie. Zresztą w Meksyku jest też trochę tak... Nie jest tak dziko, tam jest wszystko bardziej regulowane. Tam nie ma takiego wolnego rynku. Tam jest... Znaczy, wiesz co, ja jadę do Acapulco. Między innymi mi się tam podoba z tego względu, że tam prawie nie ma policji, bo mało zarabiali, wyobraź sobie, i zaczęli strajkować. Na początku strajkowali tylko ci drogowcy, co ruchem kierują, no ale wiesz, no, nie chcieli im dać podwyżki. W końcu zastrajkowała cała policja. Po tygodniu czy dwóch tam burmistrz czy ktoś się wkurzył i poprosił wojsko, żeby zabrali policji całą broń. Nie? No i tam się gdzieś tu no, protestowali, strajki, podwyżka, my tu dużo chcemy zarabiać i tak dalej. Tylko wiesz, to nagle ludzie zauważyli, że tak jakby ten ruch na drodze jakoś tak płynniejszy, policji nie ma? Szybciej działa, tam świateł nie ma, ale policji nie ma, która kieruje ruchem i szybciej da się przejechać, mniejsze korki, mniej stłuczek. Bo tak rzeczywiście jest, kiedy w Holandii, w Niemczech jest już ta moda, żeby zlikwidować znaki, bo jak nie masz żadnych znaków, to 80% mniej stłuczek jest, bo ludzie muszą uważać, tak? Odpowiedzialność. Dokładnie. I wiesz co? Zauważyli też, że jest bezpieczniej, bo nagle te pistolety, które mają nielegalnie, a tam każdy ma nielegalnie broń, tak? Mogą sobie nosić legalnie i nikt im nic nie powie, bo noszą sobie przy sobie tą broń. A jak zaczęli wszyscy nosić przy sobie broń, to już nie ma takich chojraków, tak? Tak, bo zawsze ktoś może tę broń wyjąć w razie napadu czy czegoś. Tak. Zresztą tam, gdzie nie ma broni, gdzie jest broń zakazana, te napady są trochę gorsze, nie? I wiesz co, no i, ale tu już miesiąc, dwa te policji nie ma, to policja zaczęła strajkować, żeby ich w ogóle przywrócić do tej pracy. No takich samych zasadach, jakie były. To zaczęły się protesty, ale to wiesz, tak... Protesty, tak jak u nas, nie wiem, czy wiesz, w Polsce jest teraz ten protest KOD, obrońców demokracji, tak? Za lewactwo. Lewactwo protestuje. Dokładnie. To nie wiadomo, czy to były takie inspirowane, czy to fakt medialny. Pojadę, sprawdzę, tak? Ale były protesty, żeby nie przyjmować policjantów, że nam nie jest potrzebna w ogóle ta grupa społeczna. Dobre. Więc Acapulco polecam wam, jak chcielibyście się ze mną wybrać, to tam nie ma. To jest konferencja Anarchopulco, tam jadę, gdybyście chcieli się ze mną wybrać, to... Kontakt znajdą na necie. No, kontakt do mnie to bardzo, bardzo łatwo znaleźć, Kamil Cebulski na necie. No to słuchaj, cieszę się, że ci się takie nasze wyjazdy po całym świecie, takie biznesowo, turystyczne, takie socjalne, można by nawet też powiedzieć, tak? Socjalizujące. Ci się podobają i co? Mam nadzieję, że kiedyś nas odwiedzisz w Warszawie na zajęciach, bo chyba nie byłeś jeszcze u nas. Nigdy. Zresztą, no nie jestem, wiesz, w Polsce. No nie, no nie powiem, że nie jestem, bo jestem właśnie ciągle. Właśnie nie... Ale ty z Norwegii masz szybciej do Warszawy niż ja z Jędrzejowa. Tak mówisz? No w samolot wsiądziesz. No
może i masz rację. Może i masz rację. No zobaczymy, zobaczymy. No w każdym razie myślę, że w Tajlandii, no jeśli nie ty, to będzie tam parę osób, no będę się starał. No co najmniej kilkadziesiąt fajnych osób. Kilkadziesiąt na pewno będzie, nie? Skoro tu jest 20 paru, no to tam też myślę. Ale tutaj musieliśmy odmawiać, wiesz, bo no ilość noclegów jest ograniczona. A no faktycznie jest ograniczona, ale nie myślałem, że tyle osób się zgłosiło. Dużo, dużo, bardzo powiem. Dobra, Andrzeju, dzięki za rozmowę, do zobaczonka. No również dziękuję, do usłyszenia. No, pa, pa. Audycja ulegnie samozakończeniu za 5 sekund. 4.